Granicę 100 tysięcy złotych przekroczyła zbiórka na rzecz leczenia i rehabilitacji sześcioletniego Filipa z Suwałk. U chłopca kilka tygodni temu zdiagnozowano nowotworową zmianę zlokalizowaną w pniu mózgu. Zarówno rodzaj zmiany, jak i jej lokalizacja nie rokują dobrze. Poszukiwania nadziei. Na zdrowie i długie życie Filipa zaprowadziły nas do przeróżnych klinik oraz form leczenia, informują na facebookowym profilu rodzice chłopca. I dodają, z bólem informujemy, że medycyna konwencjonalna nie daje Fifiemu szans. Wszelkie proponowane działania wiążą się z ryzykiem i scenariuszami, które w samej naszej wyobraźni łamią nam serce na milion kawałków. W rozpaczy i jednoczesnej nadziei, decydujemy się na spróbowanie metod medycyny alternatywnej. Rodzice chłopca proszą o uszanowanie ich decyzji w kwestii tego wyboru, i trudno się im dziwić. To naturalne, że sięgną po każdy sposób i każdą metodę szukania ocalenia. Na apele odpowiadają szkoły, firmy, osoby prywatne. Do zbiórki włączają się również najmłodsi obywatele miasta, przedszkolaki. Armia Filipka urosła do około 2000 osób, ale w tej liczbie mieszczą się tylko ci, którzy dokonali wpłaty na jego rzecz poprzez zbiórkę na siępomaga.pl. Filipek, jak każde dziecko, ma również marzenia. Jedno z nich wyjawił niedawno swej mamie. Jego pragnieniem jest zobaczyć wieżę Eiffla. Spotkanie z chłopcem w tej sprawie planuje Fundacja Mam Marzenie.